Szanowni Państwo, musicie Państwo wiedzieć, że kraina tożsamości trygonometrycznych jest bardzo gęsto zaludniona. Są tam różne wzory, niektóre blisko ze sobą spokrewnione, jak na przykład wzory na sinus czy kosinus sumy dwóch kątów, inne będące ich nieco dalszymi krewnymi, jak na przykład wzór na tangens sumy dwóch kątów, jeszcze inne na pozór przynajmniej zupełnie z tamtymi niezwiązane, jak na przykład wzór na sumę sinusów dwóch kątów, tak czy owak wzorów tych jest mnóstwo. Łatwo, proszę Państwa, w tej krainie się zgubić, te wzory są do siebie podobne, i zapamiętanie ich wszystkich może wydawać się zadaniem przekraczającym ludzkie siły. Zapewniam Państwa z własnego doświadczenia, że wcale tak nie jest. Można te wzory zapamiętać, do czego zachęcam. Wielokrotnie Państwo sądzicie, że nie trzeba uczyć się wzorów na pamięć, skoro zawsze można je sobie wyprowadzić na skrawku papieru w pół minuty. Za chwileczkę, proszę Państwa, postaram się zaprzeczyć temu przekonaniu. Okaże się, że wyprowadzenie wzoru na sinus sumy dwóch kątów nie jest może trudne, ale nie jest też czymś, co jesteśmy w stanie zrobić w pół minuty. Dlatego między innymi warto ten wzór znać na pamięć. Teraz jednak nie interesuje nas to, jak uczyć się tych wzorów na pamięć, ale interesuje nas to, skąd można je wziąć. Napiszmy zatem wzór na sinus sumy dwóch kątów. Sinus alfa dodać beta. Okazuje się, że jest to sinus alfa razy kosinus beta dodać kosinus alfa razy sinus beta. Proszę Państwa, pełen dowód tego wzoru jest dosyć żmudny. Pozwolę sobie udowodnić ten wzór w jednym tylko przypadku, kiedy zarówno alfa, jak i beta są kątami ostrymi, a ponadto są one na tyle nieduże, że alfa dodać beta też jest kątem ostrym. Tak? Suma dwóch kątów ostrych może być ostra, może być rozwarta. Tak? Możemy dodać do siebie 60 stopni i 75 stopni, otrzymując kąt rozwarty 135 stopni. Ale jeśli te kąty są nie za duże, powiedzmy 15 i 20 stopni, to ich suma również jest kątem ostrym i ten przypadek właśnie sobie udowodnimy. Gdyby było inaczej, gdyby na przykład były to dwa kąty ostre o sumie będącej kątem rozwartym, okazuje się, że dowód przebiega w zasadzie identycznie, tyle że rysunek wygląda troszeczkę inaczej. Ale rachunki, które są pod tym rysunkiem, w zasadzie wyglądają identycznie. Gdyby były to kąty inne niż ostre, na przykład drugiej, trzeciej ćwiartki, wówczas moglibyśmy poradzić sobie, sprowadzając ten przypadek do wzoru dla kątów ostrych przy użyciu wzorów redukcyjnych. Nie będę tego wypisywał, są to dość żmudne rachunki, nie ma w nich nic bardzo odkrywczego, natomiast wymagają one sporo pracy. Ale wróćmy do naszego przypadku. Załóżmy zatem, że alfa i beta są kątami pierwszej ćwiartki, podobnie jak ich suma. Naszkicujmy obrazek. Powiedzmy, że tutaj mamy kąt alfa. Kąt beta naszkicuję i ja nie rysuję teraz układów współrzędnych, dlatego że będę tutaj korzystał, ponieważ wszystkie kąty, jakie tutaj będą występowały w moim dowodzie, są kątami ostrymi, więc będę korzystał de facto z klasycznej definicji sinusa czy kosinusa kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, jak się za chwileczkę przekonamy. Więc narysuję kąt beta, a kąt beta narysuję w taki sposób. Mamy zatem, proszę Państwa, kąt alfa plus beta o jednym ramieniu będącym tą półprostą, drugim będącym tą półprostą. Przedłużę sobie troszkę tę półprostą. No i teraz, proszę Państwa, żeby wyliczyć sinus kąta alfa plus beta, mogę postąpić oczywiście tak, jak to było, gdy definiowaliśmy wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta dowolnego, czyli narysować układ współrzędnych, ale ja narysuję tylko fragment tego rysunku. Wybiorę sobie mianowicie tutaj jakiś punkt, powiedzmy, że o, to jest początek tych wszystkich półprostych, wszystkich trzech, jakie tu występują. Wybiorę sobie jakiś taki punkt, nazwijmy go sobie A i zrzutuję go prostopadle na pierwszą półprostą, otrzymując punkt, który nazwę sobie B. Tak? Zatem zamiast rysować układ współrzędnych mogę patrzeć na trójkąt OBA. To nie wystarczy, żeby rozwiązać to zadanie. Zauważcie Państwo, że we wzorze, który tutaj mamy, występuje sinus i kosinus kąta beta. Sinus i kosinus kąta beta. Zatem chcielibyśmy zobaczyć jakiś trójkąt prostokątny, w którym beta jest kątem ostrym. Taki trójkąt prostokątny możemy zobaczyć, dorysowując odpowiedni odcinek. Przedłużę sobie troszeczkę tę ramię i zrzutuję punkt A prostopadle na to ramię kąta, wspólne ramię kąta alfa i beta. Otrzymując punkt, nazwijmy go C. Proszę Państwa, nie koniec rysunków. Mamy już trójkąt prostokątny, w którym kątem jest alfa plus beta, kątem ostrym. Mamy trójkąt prostokątny, w którym kątem ostrym jest beta. Nie mamy trójkąta prostokątnego, w którym kątem ostrym jest alfa. To znaczy, możecie Państwo powiedzieć, że mamy ten tutaj, ale z pewnych powodów ten trójkąt nie będzie dla mnie najwygodniejszy. Mianowicie zrzutuję sobie teraz punkt C na półprostą OB, otrzymując powiedzmy punkt
D. I teraz mam trójkąt ODC, prostokątem, w którym alfa jest kątem ostrym. Za chwileczkę będę mógł napisać to, czego potrzebuję. Proszę Państwa, prawie skończyłem mój rysunek. Jeszcze jeden odcinek będę chciał naszkicować. Będę chciał mianowicie zrzutować prostopadle punkt C na prostą AB. Otrzymując punkt ABCD, powiedzmy E. I teraz, proszę Państwa, jestem gotowy do obliczeń. Cóż to jest, proszę Państwa, sinus alfa dodać beta? Sinus alfa dodać beta to jest stosunek długości odcinków AB przy prostokątnej przeciwległej do kąta alfa plus beta w trójkącie OBA do długości przeciwprostokątnej, do długości odcinka OA. Pozwolę sobie, proszę Państwa, oznaczać długości odcinków na potrzeby tego dowodu, tylko pisząc literki oznaczające początek i koniec tego odcinka. Będzie mi to po prostu najwygodniej. Nie będę musiał pisać żadnych dodatkowych kresek. No dobrze. No ale oczywiście to jeszcze nie przypomina tego. Jak przekształcić ten wzór tak, żeby otrzymać prawą stronę mojej tożsamości, bo de facto dowodzę pewnej tożsamości trygonometrycznej? No, mógłbym teraz zrobić jedną z dwóch rzeczy. Mógłbym po prostu napisać, jak to przekształcić, ale ja bym chciał zachęcić Państwa do tego, żebyśmy wspólnie poszukali sposobu znalezienia tego, żebyśmy nie tylko napisali, jak ten dowód wygląda, ale spróbowali wymyślić, jak można do tego dowodu dojść. Zobaczcie Państwo, mamy otrzymać wyrażenie, które jest pewną sumą, a mamy ułamek. Gdzie jest związek ułamków z sumami? No, jeżeli ułamek ma być sumą czegoś, jakichś dwóch składników, powiedzmy dwóch innych ułamków, to te dwa inne ułamki musiałyby mieć takie same mianowniki i wtedy licznik jest sumą liczników. Czyli mamy takie podejrzenie, że być może, będziemy chcieli zapisać długość odcinka AB jako sumę jakichś dwóch innych rzeczy. Czy na tym rysunku jest sposób, widać sposób, w jaki długość odcinka AB mogła być rozłożona na sumę dwóch odcinków? Tak. Mianowicie na odcinku AB leży punkt E. Zatem długość odcinka AB, odległość punktów A i B, to jest suma długości odcinków AE i EB. Spróbuję tak napisać. Będzie to, powiedzmy, EB dodać AE przez OA. No, w liczniku mam sumę, mogę teraz to zapisać jako sumę dwóch ułamków. EB do OA dodać AE do OA. Bardzo dobrze, ale to jeszcze nie przypomina w żaden sposób tego. Co gorsza, EB do OA nie przypomina mi żadnej funkcji trygonometrycznej. Zobaczcie Państwo, EB to jest ten odcinek, OA to jest ten odcinek. AE to jest to, OA to jest to. Para odcinków EB OA i AE OA, żadna z tych par nie jest parą odcinków w żadnym trójkącie. Prostokątnym, nie szóstym, żadnym. To niedobrze. Bo gdyby była parą odcinków w jakimś trójkącie prostokątnym, to być może, nawet na pewno, byłaby to któraś z funkcji trygonometrycznych, któregoś z kątów. No zatem to oznacza, że musimy jeszcze troszkę popracować. Patrząc na ten wzór, nie mając żadnego pomysłu, można sobie pomyśleć, że skoro nie mamy pomysłu, to spróbujemy poszukać na oślep, ale tak naprawdę nie będziemy szukać na oślep. Zobaczcie Państwo. Odcinek EB nie jest odcinkiem w żadnym trójkącie na naszym rysunku, ale on jest równy co do długości innemu odcinkowi, który jest już odcinkiem w pewnym trójkącie, odcinkowi CD. Tak? Z odcinkiem AE nie ma problemu, on jest odcinkiem w pewnym trójkącie, tu jest dobrze, ale ten nie. Ale przenosząc go tutaj, widzimy, że AE, BE to jest to samo co CD. Czyli możemy napisać coś takiego. Zamiast EB wpisuję CD do OA, a zamiast AE pozostawiam, przepraszam, nie zamiast AE, tylko AE pozostawiam bez zmian. Dobrze. Przypatrzmy się teraz temu stosunkowi długości CD do OA. CD do OA. Znowu, te dwa odcinki nie są odcinkami w żadnym trójkącie. Ale spróbujmy teraz zastosować taką sztuczkę, która nie może w każdym, czy nawet co drugim, ale niejednokrotnie w zadaniach z geometrii się przydaje. Jak mamy na przykład dwa odcinki, między którymi chcemy znaleźć jakiś związek, i te odcinki nie są odcinkami w jednym i tym samym trójkącie, to czasami pomaga sztuczka następująca. Spróbujmy znaleźć jakiś odcinek o tej własności, że ten odcinek CD i ten, którego szukamy, są w jednym trójkącie i ten odcinek, którego szukamy i OA też są w jednym trójkącie. Czy jest na rysunku jakiś taki odcinek,
który jest, występuje w jakimś trójkącie zarówno razem z CD, jak i z OA. Popatrzmy. CD jest tutaj. OA jest tutaj. Widać, że takim odcinkiem jest odcinek OC. Zarówno odcinki CD i OC leżą w jednym trójkącie, są bokami jednego trójkąta, jak odcinki OC i OA. Jak to zapisać teraz w naszym wzorze? Możemy zrobić następującą rzecz. Zamiast ułamka CD przez OA zapiszemy coś takiego. Uwaga! CD przez OC razy OC przez OA. Zapamiętajcie Państwo ten trik. On się czasami przydaje. Co ja zrobiłem? Ja de facto ten ułamek wymnożyłem przez jedynkę. Zapisano jako OC przez OC. Po prostu. Powiedzieliśmy sobie kiedyś, że łatwiej upraszczać wzory niż komplikować, ale czasami komplikowanie wzorów się udaje. Tak jak tutaj. Z czegoś prostszego zrobiliśmy coś bardziej skomplikowanego i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tę samą metodę zastosujemy do tego stosunku. AE jest tutaj. OA jest tutaj. Widać, że odcinek AC jest wspólnie z AE bokiem w trójkącie ECA i wspólnie z OA bokiem w trójkącie OCA. Zatem tutaj podobnym odcinkiem, który jakby wiąże ze sobą w pewnym sensie odcinki AE i OA, jest odcinek AC. Zatem możemy napisać tak. AE do AC razy AC do OA. I proszę Państwa, jesteśmy prawie w domu. Cóż to jest bowiem CD do OC? CD do OC, jeżeli popatrzymy na trójkąt ODC, jest to po prostu sinus kąta alfa. Przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej. Zatem ten stosunek jest równy sinusowi kąta alfa. Cóż to jest teraz OC do OA? OC znajduje się tutaj. OA znajduje się tutaj. Jest to stosunek przyprostokątnej przyległej do kąta beta do przeciwprostokątnej w trójkącie OCA. Zatem jest to po prostu kosinus kąta beta. Cóż to jest AE do AC? AE do AC jest to, jak widać w trójkącie ECA, kosinus tego kąta. Ale cóż to jest za kąt? Przypatrzmy mu się uważnie. To ramię tego kąta jest prostopadłe do tego ramienia. A to ramię jest prostopadłe do tego ramienia. Czyli każde z ramion tego kąta jest prostopadłe do jednego z ramion kąta alfa. Nie wiemy z geometrii, że w takim razie ten kąt również jest alfa. Tak? Inaczej można to uzasadnić tak. Ten kąt można otrzymać z kąta alfa, obracając kąt alfa o 90 stopni, o pi drugich. Zatem mają one równe miary. Jeszcze raz, żeby Państwo to dobrze zobaczyli. Ramię AB jest prostopadłe do ramienia OD. Ramię AC jest prostopadłe do ramienia OC. Zatem każde z ramion poszukiwanego przez nas kąta jest prostopadłe do jednego z ramion kąta alfa. Czyli ten kąt również ma miarę alfa. Jeżeli to zauważymy, to teraz już widać, że AE do AC, AE do AC to jest po prostu kosinus kąta alfa, stosunek długości przyprostokątnej przyległej do przeciwprostokątnej w trójkącie ECA. Kosinus alfa. Wreszcie AC do OA, AC do OA jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej w trójkącie OCA. Zatem jest to po prostu sinus kąta beta. Zobaczcie Państwo, dostaliśmy dokładnie to, co mieliśmy otrzymać. Dowód jest zakończony. Co warto zapamiętać z tego, co sobie właśnie opowiedzieliśmy? Bezsprzecznie po pierwsze warto zapamiętać ten wzór. Naprawdę, zapewniam Państwa, nieraz w zadaniach się on przydaje. Co jeszcze warto zapamiętać? Warto zapamiętać przynajmniej dwa triki z tego dowodu. Po pierwsze, ten, o którym mówiłem dość długo przed chwileczką, czyli kiedy szukamy związku między dwoma odcinkami, które nie są bokami w żadnym trójkącie, to niejednokrotnie pomaga znalezienie trzeciego odcinka, który razem z tym pierwszym i razem z tym drugim są bokami różnych, ale jednak jakiś trójkąt. Wreszcie, proszę Państwa, może nie tyle warto zapamiętać, ile warto zauważyć, że ten dowód, który ja Państwu przedstawiłem, to wyprowadzenie pozostaje w mocy, o ile alfa, beta i ich suma są kątami ostrymi. Tak jak wspomniałem, jeśli alfa i beta są kątami ostrymi, a ich suma nie jest kątem ostrym, wówczas to ramię OA będzie wyglądało jakoś tak. Rysując całkowicie analogiczny rysunek, otrzymujemy ten sam wzór po takich samych praktycznie obliczeniach. Tak? Kiedy alfa i beta nie są ostre, możemy na przykład skorzystać ze wzorów redukcyjnych. Możecie mi Państwo tak czy owak uwierzyć, że dla dowolnych kątów alfa i beta, całkowicie dowolnych, wzór ten pozostaje prawdziwy. Zatem nasza praca jest na razie zakończona. Dziękuję bardzo.